Olsztyńska policja zatrzymała mężczyznę, który na forum internetowym pisał groźby pod adresem prezydenta Piotra Grzymowicza. To nie pierwszy przypadek mowy nienawiści wobec polityków po ostatniej tragedii w Gdańsku. Szczegóły sprawy nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak, że według informacji, która pojawia się na profilu olsztyńskiej policji na Twitterze, mężczyzna, który groził prezydentowi Grzymowiczowi, miał 24 lata i został już ujęty przez funkcjonariuszy. To niestety nie pierwszy przypadek mowy nienawiści, która w ostatnim dniu przetoczyła się przez Polskę. Przypomnijmy, że w poniedziałek poznańska policja zatrzymała 41-latka, który w komentarzu na Facebooku wypisywał groźby pod adresem prezydentów Poznania i Wrocławia. Tego samego dnia stołeczna policja zatrzymała także 72-latka, który groził śmiercią prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Mężczyzna miał zadzwonić do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i powiedzieć, że zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda. Wszystkie te fakty miały miejsce po tragedii, która wydarzyła się w Gdańsku 13 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27-letni Stefan W. dźgnął nożem prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Mężczyzna jeszcze przez kilkanaście sekund biegał z ostrym narzędziem po scenie, przedstawiając się jako niewinna ofiara rządów PO. Co może skłaniać ludzi do takich czynów? Dajcie znać, co myślicie o całej sytuacji w komentarzach. Zobaczcie również film, który Wam wyświetliłam, a dowiecie się, dlaczego Owsiak rezygnuje z funkcji prezesa WOŚP. Cześć!